Patrz, możesz tutaj opisywać naprawdę setki przeżyć. Masz kryzys wiary, bo w publice nikt w siebie nie wierzy. I to jest tak, mnie tutaj nie znają. Bardzo fajnie, ojej mój Boże, bo się jarają. Dobra, Alan versus Geeks. Nie powiem, bo to brzydkie słowo. Nie powiem, bo to brzydkie słowo. Z takiego filmu było. Polskiego. Poranek Kojota chyba. Nie znasz klasyki? Z filmu. Dobra, dobra. Geeks, Alan. Trzy, kamień, papier, nożyce. 3, 4. Zaczyna Alan. Losujesz temat. Renta babci, to wasz wspólny temat, 2 razy po 30 sekund. Poproszę o beat. Ręce, ręce, racjąż! Ej, ja gram i palę blanty, a ty jesteś jak paździoł, kradniesz rentę babci. Yo, mam ten rap, sprawdzaj, niezły, kradniesz rentę babci, tak samo jak w kiepskich. Yo, mam ten rap, znów nawijam, ja mam pracę, ty nie idziesz do pośredniaka jak Ferdynand. Yo, mam ten rap, znów tonę w rymach, jestem tu, lecę szybciej niż pociąg po szynach. Yo, mam ten rap, jestem MC, a ty wciąż czekasz na babki rentę. Yo, mam ten rap i to są rymy dobre, ja palę z jointem, ty zaglądasz babce w portfel. Yo, mam ten rap, robię hip-hopy, zwymnie człowiek. Bardzo fajnie, człowieku, teraz walczysz z Geeksiorem. Nie jestem babcią, lecz przegrasz seniorem. Dobrze to wiesz, o co chodzi, gram ten freestyle. Chcesz mieć rentę, ale ja jestem rencistą. A mimo wszystko robię to dzięki bitom. Zobacz, ja to wygram, nie biorąc ich tu na litość. Bo to jest tak, ja tu mam ten bajer. Chcesz robić rap, masz pracę, bo ja ci ją daję. To dobry motyw, o co chodzi, tak autentyk naprawdę. Zobacz, jak tu działają procenty. I to jest tak, mamy te dźwięki. Chcesz dobre patrzę, spoko, daję ci je z pierwszej ręki. Sprawdź mnie, znów straszę za majkiem. Pamiętaj, ty jesteś wnukiem, ja twoim dziadkiem. Yo, mam ten rap, robię to więcej. Mam nadzieję, że dobrze schowałem rentę. Yo, mam ten rap, to nie są dobre bzdety. Jak ja parę blanty, to robię rulki z gazety. Yo, mam ten rap, ej sprawdzaj ziomuś. Jak palę blanty, to robię lolki z Bristolu. Yo, mam ten rap, robię dobrze. Mam ten hip-hop, rozkminam twój pogrzeb. Yo, mam ten rap, jadę tu na żywo. Będzie dzisiaj twój pogrzeb. Zagram tam jak miłość. Szczęście! To wiesz, teraz mówię, siema zombie. Ja będę miał tu pogrzeb, ale wrócę jak zombie. I to jest tak, wystarczyła chwila. Muszę je odsunąć, zainwestuj w antyperspirant. Yo, i tak to działa, ja to wiem, tak autentyk. Masz tu pesek, po co się tak cieszysz? I to jest tak, teraz gramy o wszystko. Bardzo fajnie, chociaż jesteś gimnazjalistą. Zobacz, ej, wszystko było super. To jest prysnie, na stole jest trzeci sutek. Raczej na czole, pierdziele, jak jest. Ej, naprawdę to co robię, daję jednak tu frajdę. Ej, i to jest tak, siema, robię to wieczór. Ej, koniec, szczęśliwy, teraz czasu nie liczą. To był Alan i Geeks. Ja w ogóle założyłem, że popełniłem wcześniej zasadniczy błąd. Po prostu wstyd się przyznać, ale nie zapytałem was o zdanie, kto wygrał. To jest straszny wstyd z mojej strony, ale już się poprawiam i pytam was. Zaczynał Alan, więc od niego zaczniemy. Czy waszym zdaniem tą bitwę wygrał Alan? A może waszym zdaniem tą bitwę wygrał Geeks? A co na to jury? Prawa ręka... poczekaj. Lewa ręka Alan, prawa ręka Geeks. Lewa Alan, prawa Geeks. 3, 4. Geeks jednogłośnie, 3-0, 4-0 z głosem publiczności. Wygrywa tą walkę. Dzięki Alan, będziesz miał jeszcze swoją szansę, bo...